w drugim tutorialu dla wolontariuszy 60+, finansowanym w ramach mechanizmu zakupowego przeciwko COVID-19 w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2021-2023. Kilka praktycznych wskazówek przekaże nam dziś instruktor tańca, dietetyk Severn Obałka. Severn. czy zdrowe odżywianie jest ważne dla osób tańczących? Zdecydowanie. Myślę, że w ogóle dla tańczących i dla sportowców to przede wszystkim e, ponieważ jako, że ćwiczymy to nasze ciało poddajemy większemu większej pracy gdzieś tam i większemu wysiłkowi właśnie, takiemu ruchowemu więc e, normalną rzeczą tutaj e, w, naszym, w naszym tutaj całym ekosystemie, że tak powiem jeżeli chodzi o nasze ciało, to jest to, że po prostu tego przysłowiowego paliwa potrzebujemy więcej, także tutaj E, ogromną e, rolę odgrywa to, jak się odżywiamy, ponieważ jeżeli jemy e, nieodpowiednio, za mało rzeczy mm, szkodliwe dla nas, no to wtedy to paliwo jest e, gorszej jakości i co za tym idzie, nasz organizm słabiej pracuje i w konsekwencji te nasze wyniki sportowe, czy tutaj w naszym przypadku taneczne są o wiele, o wiele słabsze. Także e, bardzo dużą tutaj e, gran, rolę właśnie odgrywa. To jedzenie, bo od tego jak jemy zależy to na ile wytrzymamy w trakcie treningu, po jakim czasie zaczniemy się czuć zmęczeni, e, kiedy już po prostu dojdziemy do tej ściany, której nie damy rady przeskoczyć. Tak? Często myślę, że mamy takie coś tutaj, czy młodzi, czy starzy, że po prostu ćwiczymy, ćwiczymy i nagle dochodzimy do takiego momentu, że już dalej nie możemy, bo że jesteśmy po prostu wykończeni. Już gdzieś tam te wszystkie nasze zasoby z magazynu w naszym ciele zostały wyczerpane na daną chwilę. A odpowiednie jedzenie plus właśnie regularny wysiłek fizyczny sprawia, że możemy wydłużyć ten czas naszego trenowania i, i, i naszego tutaj działania na pełnych obrotach. Więc zdecydowanie tak jest Jednym słowem, po ważne. prostu możemy nie mieć siły do tego, żeby tak, tak, po ćwiczyć po prostu i brać udział w zajęciach. Tu nie chodzi o tak? to, że właśnie nie wiem, ciężki dzień, dzisiaj był, chociaż pewnie też to się wtedy przekłada, albo nie wyspaliśmy się. Albo to nie to, dzisiaj się nie czuję tak dobrze, że coś tam, to są takie rzeczy inne, a, a myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy właśnie, że tutaj w jest klucz i, i duża rola, bo właśnie to jest nasze, nasz budulec taki dla naszego ciała po prostu. Czy um, osoby 60 plus, które są aktywne, które tańczą, jakoś szczególnie powinny zadbać o swoje zdrowe zdrowie i właściwe odżywianie? Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o tutaj naszych tańczących seniorów, no to hmm, myślę, że mogę tutaj podać kilka zaleceń właśnie jako dietetyk, jeżeli chodzi o tą grupę wiekową, z racji tego właśnie, że no więcej tego wysiłku seniorzy wtedy jakby dają z siebie, więc ich ciało potrzebuje więcej. Także tutaj z takich podstaw, to mogę powiedzieć, podstawy, jakie są. Bez względnego rozdrabniania się w temacie, no to na pewno regularność w jedzeniu, tak? Tutaj jestem za tym, aby jeść częściej w ciągu dnia, natomiast mniejsze, mniejsze posiłki, tak? Bo łatwiejsze to jest dla jelit w tym wieku, żeby po prostu one miały czas na przetrawienie, tak? bo jakby z upływem wieku też te skurcze w jelitach są coraz wolniejsze, więc jakby ten metabolizm się troszeczkę osłabia, więc warto tutaj właśnie sobie robić takie na przykład 5 posiłków, a nawet 6, ale w takich mniejszych porcjach. tak? I powiedzmy one mogą być co 2, co 3 godziny i wtedy my mamy też o tyle fajnie, bo mamy regularnie dostarczaną tą energię, i w takich niedużych porcjach. Więc dla naszego tutaj układu pokarmowego to też nie jest takie obciążające. Więc, to jest taka na pewno pierwsza rzecz. Druga rzecz to dbamy o produkty pełnowartościowe, czyli tutaj pilnujemy tego, żeby ta dieta była zbilansowana, żeby była odpowiednie źródła białka, odpowiednie źródło węglowodanów, tłuszczy. Unikamy tych produktów mocno przetworzonych typu właśnie jakieś cukierki, ciasteczka, żeby na szybko, na szybko to, to w ogóle to nic nie daje, a tylko pogarsza, bo dostajemy zastrzyk energii z takiego cukierka, a za chwilę się poziom cukru w naszym organizmie zmienia na tyle, że gorzej, czujemy się gorzej niż na początku. Tak? Jest taka góra, a potem jest niżej niż na samym starcie jeszcze sprzed tego, więc finalnie nie polecam, bo gorzej się czujemy. E, także tutaj tak w ogólniku e, dbamy o poziom bia nie, nie białka, tylko obłonnika e, tutaj właśnie jak już wspomniałem o tym układzie pokarmowym żeby, e, żeby ten m, transport tego pożywienia e, od samego, że tak powiem, początku e, do tego trawienia, a potem wydalania był najbardziej sprawny i tutaj jest takie zalecenie dietetyczne, że to jest 25 gramów na dobę i tutaj to białko błonnik będę mylił, błonnik możemy zdobyć z produktów pełnowartościowych pod kątem ciemnego pieczywa, owoców, warzyw, płatków owsianych, właśnie tam są, to są produkty takie tutaj te mączne z pełnego przemiału, a warzywa i owoce właśnie też tam mają dużo błonnika więc ten błonik odgrywa istotną rolę w diecie seniora, natomiast warto tutaj też dodać, żeby nie za bardzo przekraczać tej liczby 25 gramów, żeby też nie pójść za bardzo w drugą stronę, bo to może skutkować tym, że mogą występować biegunki i generalnie w drugą stronę jest problem, że nie można utrzymać tego pożywienia w ryzach i wtedy inne są sytuacje, więc tu trzeba o tym pamiętać. No i ostatnia rzecz, tak ogólnie, no to odpowiednia podaż płynów. W trakcie naszego dnia. Więc tutaj, takie 2 litry wody niegazowanej, to myślę, że jest e, odpowiednia liczba, tak? I to może być właśnie woda niegazowana, to może być herbata, jakieś e, tam ziółka typu rumianek, mięta, tego typu rzeczy. E, I mówię tutaj o takich rzeczach, które nie są dosładzane, także e, y, tu staramy się ograniczać właśnie podaż takiego cukru dodanego typu, że do herbatki, to sobie tam dwie łyżeczki cukru, dołożę to już lepiej sobie wypić naprawdę tą wodę, czy czy właśnie wtedy jakąś tam miętę, bądź inne tego typu ziółka. A gdybym słodkie, to co? Może jakiś owoc, czy. czy no to, to oczywiście, zastąpić, to już tak? lepiej, właśnie owoc jakiś zamiast typowych cukierków, takich słodyczy. To już owoc o wiele lepiej się sprawdza, bo no też ma te cukry proste, tylko to jest inny rodzaj cukru. tak I ma też tam w sobie takie wod witamina, takie słodycze typowe, no ich nie mają, a do tego jeszcze mają. Tłuszcze utwardzone oraz są po prostu przetworzone, więc dostarczamy dużo chemii do organizmu. Oczywiście tutaj trzeba mieć też taki rozsądek i od czasu do czasu sobie możemy pozwolić na jakąś tam słodycz. To też tak nie można generalizować, że nagle koniec. Ja tutaj taką zasadę 90-10 proponuję i o której się dowiedziałem i sam stosuję, czyli 90%. Naszego jedzenia w tygodniu to są takie właśnie zdrowe rzeczy, te wszystkie zbilansowane i odpowiednie, natomiast 10% to jest ta część na te powiedzmy grzeszki. Tak i w tej proporcji. Norbitne szaleństwa też no, w dobrych proporcjach. Oczywiście, bo to też dla, nie, dla można być, nie można być. Nie można być więźniem jedzenia, bo tu nie o to chodzi, tylko właśnie jak, jak to sobie zrobić, żeby było dobrze i fajnie się jadło i żeby to po prostu sprawiało, nie. że że jest ok, tak? Więc no to z takich ogólnych to takie trzy podstawowe, podstawowe rzeczy. No właśnie, my tutaj w ramach tego naszego projektu oprócz tego, że są zajęcia, że są treningi, że uczymy się choreografii, też kładziemy nacisk na zdrowe odżywianie się naszych seniorów. Otrzymują pakiet od nas wiedzy, otrzymują zadania domowe, różne właśnie inspiracje, żeby sobie też mogli w wolnym czasie to studiować i, i wdrażać do życia codziennego. No ale też chcielibyśmy przekonać tutaj nowe osoby, które jeszcze e, nie ćwiczą, ale też być może by się zainteresowały takim zdrowym odżywianiem, mówić tutaj o składnikach, o tej odpowiedniej hmm. podaży, a e, może byś mógł podać jakiś przykład takiego posiłku, który, który może być zdrowy, pełnowartościowy i taką inspiracją dla seniorów, którzy po prostu no, nie wiedzą jak łączyć te składniki, ale chcieliby zacząć swoją przygodę. Ze zdrowym odżywianiem się. Super. Ja tutaj właśnie teraz przy tym pytaniu będę chciał troszeczkę rozwinąć tą myśl pierwotną i może zacznę od tego jaki tak najpierw od teorii, a potem troszeczkę do praktyki przejdę i do takich rzeczy, z których potem będziecie sobie mogli korzystać. To zacząć może od tego, ile w ogóle tej energii jest potrzeba w tym jedzeniu na dobę, tak? bo mamy taki dietetyczny przelicznik w tych kaloriach, tak? to wszyscy wiemy, gdzie to się znajduje z tyłu na każdym opakowaniu, na każdym produkcie jest taka tabela e, składników odżywczych i tam macie napisane właśnie, ile to kalorii daje, na przykład ten produkt tamten i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o taki e, ogólnie przyjęty wskaźnik, to dla takiego typowego seniora E, więc tutaj już tak mówimy ogólnie. Oczywiście teraz tutaj nie podaję przypadków, jak ktoś ma jakieś e, mm, choroby, jakieś tam e, różnego stopnia, i gdzieś tam się rzeczy takie indywidualne dzieją. Tu oczywiście to wszystko, co mówimy, i tak musi zostać skonsultowane z lekarzem, e, więc nie chciałbym tutaj od razu mówić, że wszędzie tak, bo nie będzie w każdym przypadku tak. Okay? Ale myślę, że te osoby, które to będą oglądały albo rykają się z takimi problemami, to na pewno wiedzą, jak sobie radzić, bo jestem przekonany, że na pewno z waszym lekarzem taką rozmowę odbyliście i gdzieś tam was też pokierował do dietetyka, może gdzieś tam, aby po prostu sobie się wesprzeć, a jeżeli nie, no to zdecydowanie potrzeba. No ale wracając do tego składnika energetycznego, no to jest takie, jest takie ujęcie, że. Właśnie na dobę dla seniora, no to potrzebne jest dla kobiety 1500-1700 kalorii, zaś dla pana 1800-2000, tak? I to jest powiedzmy takie wyjście, a później no to trzeba to też troszeczkę indywidualnie dostosować, tak? Czy my chcemy schudnąć, czy my chcemy nabrać masy mięśniowej, tak? Że troszeczkę jesteśmy na przykład zaszczupli, czujemy się i chcemy trochę nabrać tej tężyzny, więc to też nam troszeczkę zawsze idzie w plus-minus więc to jest taka pierwsza rzecz. E, natomiast druga e, no to rozdzielamy sobie e, jakby te składniki odżywcze na trzy podstawowe, czyli białko, tłuszcze węglowodany, tak? I teraz e, będę chciał podać tak e, najpierw teoretycznie ile potrzeba, a później praktycznie skąd to zdobywać. Więc e, i z tego potem sobie przejdziemy, co możecie zrobić. Więc myślę, że to będzie naj, najciekawiej. Więc zaczynając e, białko, no to mm, Taka podaż na dobę to wychodzi od 0,9 do 1,2 g na kilogram masy ciała. Tu wchodzi taka mini matematyka, więc to jest tak teoretycznie. Natomiast źródłami białek no to mamy białka pochodzenia zwierzęcego i białka pochodzenia roślinnego. Tak? Więc tutaj pochodzenia zwierzęcego to wszelkiej maści mięsa i tutaj ja zachęcam te mięsa chude, białe, bo też chodzi o tą jakość tego mięsa i nie chcemy też tutaj doprowadzać, żeby było duży procent mięsa czerwonego. Tak? Bo gdzieś tam w badaniach jest to udowodnione, że ono jakby procentuje na szansę wystąpienia jakichś nowotworów, różnych tego typu zjawisk. Więc e, takie są raczej okazyjnie, a skupić się na takim właśnie białym typu, właśnie jakiś kurczak, te filety, tego typu rzeczy, także taka klasyka. E, oczywiście jajka, e, ryby, tak? I, i, I tutaj, no to tu mamy tą część taką powiedzmy zwierzęcą. Ym, no pochodzenie zwierzęcego oczywiście możemy też powiedzieć, że wszelakie twarożki, tak? Bo jakby no to pochodzi z mleka, mleko jest od krowy, więc tu możemy iść takim dalszym torem jogurty, kefiry, maślanki, tak, to tutaj to białko znajdziecie. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny, no to wszelakie rośliny strączkowe, także tam jest sporo soczewica, ciecierzyca, e, wszystkie różne rośliny zielone, także tutaj pole do popisu jest. No i przechodząc dalej, no to mamy węglowodany i tutaj w węglowodanach skupiamy się na węglowodanach złożonych, a złożone to polegają na tym, że jeżeli je zjemy, to w przeciwieństwie do takiego cukierka, wasza energia uwalnia się powoli. Co za tym idzie? Macie przez dłuższy czas jednostajny poziom mocy na działania, i po prostu nie, nie jest to tak, że jest szybki bum, a potem szybki spadek, tylko podnosi się i się utrzymuje przez spory czas, i potem sobie stopniowo spada, więc dla naszego organizmu jest to korzystniejsza sytuacja, ponieważ wtedy Eee, Ona nie dostaje takiego szoku i się tam nie dzieją co chwilę jakieś procesy w organizmie. Często mm. nie jesteśmy tacy, co potem ospalimy. Tak tak, 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 bo często jest Zamuleli. tak, że ludzie tak są zmęczeni, to zjedzą coś takiego, właśnie bardzo słodkiego, żeby się pobudzić i no chwilę tam podziałają, a zaraz jest efekt odwrotny. Tak, dlatego też o tym tak tutaj wspominam. Eee, no i źródłami tego typu jedzenia no to, mm, no to właśnie są wszystkie pieczywa, z eee, ciemnej mąki makarony, pełnoziarniste, ryż brązowy, płatki owsiane. Także tutaj mamy te źródła węglowodanów złożonych, i te węglowodany złożone też mają właśnie te źródła, o których powiedziałem, właśnie ten błonnik, o którym mówiłem w poprzednim pytaniu. Tak? Więc tutaj te źródło błonnika też właśnie znajdziecie. I do węglowodanów oczywiście z linii prostych, ale tych dobrych właśnie zaliczymy też to owoce, które oprócz tego, że właśnie mają witaminy, no to właśnie też ten błonnik wspomniany, no i jeszcze warzywa, tak, więc warzyw można jeść, bardzo dużo bym powiedział, gdzieś to jest nieodzowne I, 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 i po prostu warto korzystać z różnych źródeł warzyw i przechodząc dalej zamykając tą super trójkę, no to przechodzimy do tłuszczy i w takim rozrachunku tej energii no to 25 do 30% tej całej energii, czyli jakby tak to matematycznie, jakby ktoś wam układał dietę, no to to wtedy wygląda tak, że jeżeli macie 1700 kalorii, no to 25% z tego 1700 to będą właśnie te tłuszcze, tak, to jakby to jest tylko taka dla was też ciekawostka, bo najważniejsze jest dla was to, jakie te tłuszcze i tutaj E, trzeba rozróżnić e, tłuszcze nasycone oraz e, wielonienasycone i nienasycone. Także te nasycone to właśnie pochodzą od e, mięsa zwierzęcego, i tutaj jest takie powie, powiedzenie i założenie, że z tych 25-30% to 10% ma być tylko tego tłuszczu. Więc to jest ważne, żeby właśnie w tym mięsie z białka, o którym wspominałem, też nie przesadać z tym dodatkiem. Tłuszczy, żeby to właśnie mięso nie było takie tłuste, więc dlatego tutaj chodzi o te mięsa chude, żeby z nich korzystać, bo po prostu zmniejszacie ten procent tego tłuszczu nasyconego, a z kolei ten tłuszcz nasycony nie wpływa pozytywnie na Wasz organizm i na Wasz układ krwionośny, żyły, gdzieś tam się zwiększa ryzyko zakrzepicy i problemów po prostu takich tętniczych, więc... I, i miażdycowych, także tutaj e, z Zatykasz tym tłuszczem, wziady, tak, tak, prostu, tak. coraz i... wężej, no macie taką żyłę po prostu i im więcej się tego tłuszczu, e, chociażby trans i tych właśnie olejów palmowych, to po prostu te żyły mają taką tutaj, e, nazwijmy takiego grzyba e, na ściankach mm. i on się coraz większy robi i te, no i te po prostu krwinki czerwone, białe nie, nie, nie mogą przejść, I coraz jest coraz mniej przejścia, aż w końcu no dochodzi no, do zawołu, niedotlenienia, udarów i różnych E, rzeczy, o których e, wszyscy wiemy więc, żeby nie chcemy, żeby... tak i, i, i nie chcemy, żeby się pojawiały więc tutaj te tłuszcze są ważne właśnie tutaj przy tłuszczach wa warto wspomnieć o tych tłuszczach właśnie e, nienasyconych wiele nienasyconych i to są tłuszcze pochodzenia roślinnego czyli właśnie orzechy, e, oleje typu oliwa z oliwek olej rzepakowy, także to są takie też e, tłuszcze do, do smażenia, więc warto na takim tłuszczu smarować, raczej smażyć niż niekoniecznie na jakimś tam maśle klarowanym czy, czy tam półkostki smalcu. Na przykład, więc warto sobie taki tłuszcz zaserwować. Tutaj oczywiście pochodzenie no to też właśnie ryby to tam są też kwasy omega-3, które są bardzo ważne w naszym organizmie, bo one pomagają odporność i, i pracę naszego układu hormonalnego. Jeżeli chodzi o, o tłuszcze i o właśnie tej witaminy, to też e, jeżeli chodzi o taką część suplementacyjną, to to, co mogę powiedzieć i polecać seniorom i przy okazji każdym osobom w ogóle, niezależnie od wieku, to suplementacja witaminą D. Ponieważ jest to taka witamina, którą bardzo ciężko jest dostarczyć w pełnym zapotrzebowaniu naszego organizmu spożywienia, a z kolei jesteśmy w takim klimacie, że tej witaminy nie dostajemy tyle przez słońce, bo witamina D też dociera do naszego ciała poprzez syntezę z promieniami słonecznymi. Czyli jak wychodzimy na dwór, na przykład jest wakacje, są wakacje, na przykład może się zastanawiać, dlaczego ludzie są tacy w wakacje szczęśliwi bardziej, bo po prostu częściej na słońcu siedzimy i przez skórę nam przechodzi, bo mamy więcej krótkich rzeczy, więc ten, 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 ten promień słoneczny dociera i wtedy my Syntetyzujemy tą witaminę D3, a ona właśnie wspomaga ten układ odpornościowy pracę układu hormonalnego i gdzieś tam spowalnia występowanie jakichś stanów zapalnych, więc tutaj. I przecież tak, też działa, tak, co tak, jest tak. bardzo ważne dla naszego układu ruchu. Tak, tak, tak. Gdzieś tam też... tutaj praca kości stawów, więc to jest bardzo przeciw ważne. Pracy. Więc to jest jakoś suplementów to taki który naprawdę mogę polecić i to można stosować w szczególności w okresie jesienno-zimowym bo wtedy jest mniej tego słońca natomiast też wiosna-lato nie zaszkodzi, oczywiście warto tu się z lekarzem skonsultować, jeżeli macie jakieś tam przeciwwskazania zdrowotne tak, to tutaj się odnoszę do tych indywidualnych przypadków, a taka ogólnowyjściowa dawka no to jest 2000 jednostek na dobę, czyli to tam będzie jedna Tabletka takiego suplementu. Więc tu z takich rzeczy. No i to, co mówiłem wcześniej, ta woda, właśnie te te, te płyny, żeby tutaj uzupełniać, tak, I, i właśnie robić sobie te mniejsze posiłki, a częściej. No to, no to to na pewno też Wam pomoże i lepiej Wasz organizm będzie działał niż jak zjemy nagle taką dużą, dużą bombę, która. Nas po prostu przytłoczy i będziemy długo to trawić. Tak? Jednak trzeba na to zwracać uwagę, że im jesteśmy starsi, to właśnie to się niektóre rzeczy spowalniają i musimy pomóc temu organizmowi, aby nie odczuwać tej zmiany. Więc na koniec, tutaj podstawowy, na przykład posiłek na śniadanie, jaki ja mogę zaserować, który ja notorycznie jem codziennie, to jest najprostsza owsianka. Czyli po prostu jest jogurt, płatki owsiane, banan do tego może być kiwi, nie wiem, na przykład jakiś inny owoc, który lubicie, ja jeszcze u siebie personalnie dodaję masło orzechowe i to wszystko miksuję, mieszam i to jest bardzo dobre śniadanie jako właśnie początek dnia, bo daje dużo energii i, i, i też tam jest właśnie i błonnik i, i, i wszystkie składniki odżywcze, odżywcze z tych trzech moich gruby wymienionych, także tu polecam, ale to każdy sobie sam może po prostu dopasowywać do swojego, do tego, co się lubi. Tak? Dlatego też tutaj na początku chciałem przytoczyć przy tych węglowodanach, białkach i tłuszczach, skąd je można zdobyć i najlepiej, jak wy wtedy sobie samemu dobieracie te produkty i komponujecie. Fajnie, żeby na talerzu było kolorowo, bo to gdzieś tam dla człowieka też jest takie bardziej atrakcyjne i chcemy wtedy bardziej jeść, więc warto sobie urozmaicać ten swój jadłospis. Oczywiście jak ma się ulubione rzeczy, to niech zostaną, jeżeli one są, oczywiście właśnie zgodne z tymi naszymi tutaj zdrowymi założeniami. Jeżeli słuchacie tego teraz, na przykład słyszycie, że tam nie jemy tych cukierków tego i wy się łapiecie na tym, kurde, ja jem tam codziennie sobie podjadam, no to też możecie sobie stopniowo to zmniejszać, tak? Na dzisiaj dwa, jak były trzy, czy tam cztery. I tak powolutku, powolutku, czy tam ten cukier jak tam słodzę dwie łyżeczki, no to spróbujcie najpierw półtorej sobie słodzić i co od kilka dni sobie zmniejszać to ilość, a wtedy stopniowo organizm się przyzwyczaja i będziecie się coraz lepiej czuć. A do tego wysiłek fizyczny, jakikolwiek ruch. No i 10 lat jesteście młodsi, no, taka prawda. Dobrze zrozumiałem. E, ważne, żeby posiłki e, lepiej, żeby były w mniejszych ilościach, a e, e, spożywane regularnie, e, e, zbilansowane wszystko powinno być, urozmaicone, ale też e, z, um, z umiarem, czyli możemy również sobie pozwolić na chwilę szaleństwa, ale też, żeby to nie, było, nie dominowało w naszym, w naszym odżywianiu, Dokładnie, żeby było tak. wszystko w takim zdrowym duchu. No, dzięki Sewery za tą ro ro rozmowę, za to spotkanie. Bardzo dużo informacji inspirujących, także mam nadzieję, że dla Was było to też ciekawe spotkanie i zapraszamy do nas na salę i na zajęcia. Będziemy kontynuować naszą przygodę ze zdrowiem, ruchem i wsparciem seniorów. Cześć!